Hej, witajcie na kanale Spalmy. To kontynuujemy nasz cykl od kuchni, a konkretnie cykl problemów piątej edycji D&D i naszych oczekiwań na to, że Wizard zrobił coś z tym w kolejnym 5,5, czy jak to nazywane jest w fandomie. Dzisiaj pogadamy sobie o pewnych mechanikach, znowu, które nie dotyczą jednej specyficznej klasy, ale rzutują na dużą część klas, albo ogólnie na całą rozgrywkę. Jednym z takich systemów jest coś, co wydaje mi się znowu jest trochę pokłosiem tym, jak przy czwartej edycji postanowiono zaorać, przy końcu czwartej edycji postanowiono zaorać wszystko, co się dało w czwartej edycji. Ponieważ w czwartej edycji był wyraźny podział na czary, które można rzucać dowolnie, tak jak sztuczki obecnie. Sztuczki były, ale one były znacznie bardziej prymitywne. Były czary, które można było rzucać dowolnie, tak jak sztuczki obecnie. Były czary, które można było rzucać i one były attacking spells. I były czary, które były utility spells. I był konkretny podział, jak każdy mag to obsługuje. Ale ponieważ znowu był duży backlash na czwartą edycję, dla jasności nie bronimy czwartej edycji, bo żaden z nas z nią nie grał. I ja zdaję sobie sprawę, ile ona miała problemów i że dlaczego ta edycja była kompletnie niegrywalna przy stołach. Ale uważamy obaj, że być może zbyt szerokim, że tak powiem, zamachem pozbyto się wszystkiego, co w niej było, ponieważ dotarliśmy dzisiaj do sytuacji, w której z tymi czarami jest trochę gorzej, ponieważ Paweł miał okazję już zagrać w kilku kampaniach postaciami, które czarów używały. Możesz powiedzieć, jaki jest największy problem? Dodam tylko, że mamy jeszcze znajomego, który od roku non-stop mi narzeka, że czary są źle zrobione w piątej edycji, a ja tylko mówię, no tak, wiem, że są, ale no co mogę zrobić? Tak jakby zauważyłem, w sensie temat został ostatnio przeze mnie poruszony głównie w naszej jakby wewnętrznej rozmowie, głównie dlatego, że po powrocie do kampanii, którą graliśmy prywatnie, wróciłem do Bartki, tak, do grania Bartką, co oznacza czary wybrane, wymianę czarów wyłącznie pomiędzy levelami, tak? W porównaniu do Pins, która mogła wymieniać jako kleryczka, mogła wymieniać czary na długich odpoczynkach, nagle dotarło do mnie, jak bardzo wybranie tam, nie wiem, 8 czy coś takiego czarów u Barda na 5 poziomie i wybranie tylko tych 8, jak bardzo jest problematyczne i ograniczające i jak bardzo mam poczucie, że już po pierwszej walce mam poczucie, że popełniłem błędy w tej kwestii i nie mogę nic z tym zrobić i jak bardzo przede wszystkim sprawia to, że wachlarz czarów do wyboru, czy inaczej, czy te, które jest sens wybrać, jest ograniczony, dlatego że czary wyraźnie dzielą się na bardziej praktyczne i uniwersalne i na bardziej specyficzne, bardziej utylitarne, bardziej potrzebne w konkretnej sytuacji. I oczywiście te konkretnie potrzebne w jakiejś danej sytuacji czasem można w jakiś sposób dopasować do kampanii, tak? Gramy kampanię w dżungli, więc są czary, które są bardziej przydatne w kwestiach takich bardzo survivalowych, powiedzmy. Ale nawet jeżeli podzielimy to tak, to mamy czary, które są uniwersalnie zawsze, dobre zawsze i wykorzystywane w wielu sytuacjach. Takie, które akurat pasują do tej kampanii i takie, które są użyteczne w bardzo specyficznej sytuacji. I nie mówię wbrew pozorom w żadnym wypadku, że klasa wymieniająca czary nie ma tego problemu, tak? Ale ma go zdecydowanie mniejszy. U Pins miałem przynajmniej świadomość, że jeżeli wybiorę jakiś czar, który nie okaże się tak ciekawy czy przydatny, to mogę go zmienić przy najbliższym długim odpoczynku i ten nie jest to aż tak problematyczne, że muszę czekać do levelu, a na levelu mogę zmienić tylko jeden, a mogę więcej się niż jedną się pomylić i tak dalej. Dwa, że dużo częściej, jasne, to są mgły, więc troszkę inaczej tam było, bo w mgłach mieliśmy mniej walk. Pojedyncze walki pomiędzy. Trochę inaczej się to balansuje, ale miałem więcej takich sytuacji, gdzie mogłem pomyśleć sobie tak, okej, teraz mamy długi odpoczynek, a jutro robimy włamanie do willi burmistrza, więc wybiorę czary, które będą przydatne w trakcie włamania do willi burmistrza. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale przynajmniej sprawia, że były takie momenty, w których ja czułem, okej, mam taką konkretnie sytuację, i wybieram czary, które są konkretnie przy takiej sytuacji, jak na przykład włamanie czy coś takiego, mogą być przydatne. Oczywiście to zależy od tego, w jaki sposób grać, jaki jest wasz styl grania. Przy niektórych stołach prawdopodobnie takich sytuacji będzie więcej, gdzie macie head start, wiecie dokładnie, czym się będziecie zajmować, możecie się przygotować, bo na przykład wiecie, jest jakiś konkretny rodzaj dungeonu, który jest
nie wiem, zatopioną w wodzie jaskinią, więc możesz sobie powybierać czary, których kontrolujesz wodę, tak? Bo wiesz, że będzie ta woda i wiesz, że będzie ten dungeon, wybieraj sobie, tak? Inne osoby pewnie mają mniej takich sytuacji, więc to zależy, ale to wymienianie czarów trochę poprawia sytuację, co nie zmienia faktu, że tak czy siak generalnie, nawet jeżeli możesz wybierać czary i nawet jeżeli wybierasz do tej konkretnej sytuacji, to prawdopodobnie i tak staniesz przed wyborem, gdzie masz czary, które są uniwersalnie dobre i czary, które są pasują do tej konkretnej sytuacji, ale nie sprawia to, że są jakoś wyraźnie lepsze od tych uniwersalnych dobrych. Rozumiem, takich nie weźmiesz. To nie jest tak, że one są... O, ten czar jest użyteczny w tej konkretnie specyficznej sytuacji, ale jest znacznie potężniejszy niż ten uniwersalny. Nie, te uniwersalne prawdopodobnie są tak samo, albo nawet potężniejsze i dodatkowo są jeszcze uniwersalne. Więc często zderzam się z taką sytuacją, że czytając podręcznik, czytając czary, mam takie... O, fajny czar. Nigdy go nie wezmę. Sobie wyobrażam scenę wykorzystania go w jakiś ciekawy sposób. O, gdyby była taka sytuacja, to ten czar by po prostu był strzałem w dziesiątkę, nie? Autentycznie w tym momencie byłby tak idealny do użycia i tak dalej, ale nie będę trzymać go na swojej liście na wszelki wypadek, bo może akurat ta niesamowicie specyficzna sytuacja nastąpi, tak? Więc jest ten taki dziwny podział. W przypadku tych zmieniających... Generalnie da się to, tak mówię, że jest trochę lepiej, to nie ma wątpliwości, ale nawet jeśli gramy, powiedzmy, według zasad, że mamy wiele encounterów, powiedzmy, idziecie do leża licza. Wiemy, że jest to licz, więc jest to nieumarły, więc możesz coś wziąć, no ale nawet wtedy myślę często takie, okej, mogę wziąć ten jeden czar, który przyda mi się na walkę z liczem, ale muszę, na przykład cisza, żeby go nie mógł rzucać czarów, albo counterspell. Ale potem zastanawiasz się, ale to nie jest tak, że wejdziecie do tego leża i tam siedzi licz i zaczynacie walczyć, tylko, znaczy, mistrz gry może tak to zrobić, ale wracamy wtedy do problemów short rest, long rest i tego wszystkiego, o czym gadaliśmy w poprzednim odcinku, ale zakładając, że masz klasyczne podziemia pełne minionów różnego rodzaju tego licza, tak nieumarłych jak i nie, w dalszym ciągu musisz się zastanowić, czy na tą jedyną specyficzną walkę mam sens zapychać sobie książkę tym jednym czarem, nawet jeśli możemy go zmienić, czy może lepiej wziąć coś uniwersalnego, czego potencjalnie będę mógł użyć w każdej z tych walk i może się przydać. Wiesz co, i tak wydaje mi się, że te, które podałeś, są bardzo uniwersalne, jakby Counterspell... Ale Silence już mniej. Silence mniej, ale jednocześnie jakby rzeczą, która jest jeszcze półkę niżej, że tak powiem, to są... I tu wydaje mi się, że duży jest problem. Są czary, które są utylitarne poza walką w dużej części. Tak, z nimi jest największy problem. I problem jest taki, że myślę, że większość sytuacji... Nie wyobrażam sobie, żeby mistrz gry postawił przed nami sytuację, która wymaga od ciebie tego, że masz akurat jakiś bardzo specyficzny czar. Mhm. Więc prawdopodobnie jest wyjście z tej sytuacji nie wymagające użycia bardzo specyficznego czaru. Więc po co brać ten bardzo specyficzny czar? Bardzo tak. Specyficzny, utylitarny czar, który sprawi, który da ci możliwość ominięcia problemu ścieżką A w momencie, w którym wiesz, że istnieje ścieżka B i C, bo mistrz gry musiał ją przed tobą postawić, bo nie może zakładać, że masz ten konkretny czar, versus czar na przykład przydatny w walce, uniwersalnie zadający dużo obrażenia i tak dalej. Jakby poziom... Nie chcę tutaj wchodzić też w dyskusję, bo wyobrażam sobie, że ktoś powie, nie, ale my gramy tak, że mamy tutaj dużo mniej walk, a więcej rozwiązywania problemów i więcej. I jasne, jakby to się... Nie chcę tutaj mówić, że zawsze jakieś czary są lepsze. To oczywiście jest zależne od stylu gry przy danym stole i tak dalej, jasne. Generalnie to, co próbuję powiedzieć, to jest to, że poziom uniwersalności czarów i... liczby sytuacji, w których, czy ilości sytuacji, przy których te czary mogą być przydatne, jest tak rozstrzelony na liście czarów, które są do wyboru, że praktyka jest tak, a jednocześnie liczba czarów, które musisz wybrać jako postać, jest na tyle niewielka. Tak, ale nie chodzi o ilość slotów dziennych, chodzi o ilość czarów samych. Tak, nie chodzi o liczbę slotów, jakby to, bo to ten, chodzi o konkretnie liczbę czarów, które masz dostępnych do użycia. Liczba jest na tyle niewielka, że jest cała lista czarów, przy których jest cała lista fajnych, interesujących, flavorowo ciekawych czarów, których nigdy nie użyjesz, bo jakby nigdy to nie będzie mądry wybór. Mało tego, bo przeglądam sobie właśnie, pamiętam, że przeglądaliśmy ostatnio, bo Aga u nas gra druidką
I jeszcze ustawiała sobie czary na trzeci poziom, więc mam nawet je otwarte pod ręką. Powiem więcej, z tymi utylitarnymi czarami jest ten problem, że jeżeli chciałbyś ich używać bardziej niż to, do czego one są stworzone, czyli sytuacyjnie, to prawdopodobnie wrodziłbyś do sytuacji, w której mistrz gry musiałby to jakoś uciąć, bo nagle byś kompletnie abuzował to w jakiś sposób. Dlatego, że one są zwykle świetne i jak użyjesz tym w tym jednej sytuacji i dzięki temu wygracie walkę, uciekniecie, rozwiążecie łamigłówkę i tak dalej, no to myślę, że większość mistrzów gry, która nie jest chujami i nie chce, żeby jej gracze, nie wiem po co, mieliby przegrywać, to stwierdza, fakt, nie wpadłem na to, użyj tego czaru, super, super zajebisty pomysł, nie? Gorzej, kiedy nagle zaczyna się tego, nagle stwierdzasz, o, fajnie, mam taki czar, zróbmy to częściej. I dobrym przykładem jest czar, na który teraz patrzę, czyli Waterwalk. Czar, który pozwala tobie i twojej drużynie generalnie poruszać się po płynnej powierzchni, jak woda, błoto i inne takie tego typu rzeczy. No, pomysł, w którym na przykład jest jakieś grzęskie błoto i druid to rzuca i dzięki temu możecie się wycofać albo przejść przez nie, albo jakiegoś innego sposobu tego użyć, bo to nie wymaga koncentracji. Albo zwabić wrogów, żeby tutaj przyszli i użyć tego, że wy możecie chodzić po tym błocie normalnie, a oni nie. Różne tego typu rzeczy, które wchodzą w grę, które są całkiem spoko, ale umówmy się, to jest akcja na raz, nie? To jest akcja na raz. To jest fajny moment. Jak to będziesz robić w każdej akcji, to będzie takie okej. Okay, mało tego, albo na przykład chcecie przekroczyć rzekę, która jest, gdzie uciekacie, możecie przez nią przebiec w ten sposób, spoko. Ale następnym razem druid może stwierdzić chwila. To jest rytuał, czyli mogę to rzucać przez tam, nie pamiętam ile się rytuały rzucało, godzinę czy 10 minut? Chyba 10 minut. 10 minut więcej niż normalnie trwa. No właśnie, więc ta akcja trwa to godzinę i rzucasz te 10 minut. Czyli teoretycznie, jeżeli się postarasz, to drużyna może cały czas chodzić po wodzie. Więc idziemy teraz sobie do dżungli, gdzie płyną rzeki i stwierdzamy, że nie chcemy mieć żadnych przykrych encounterów. I druid rzuca to non-stop i drużyna od tej pory idzie cały czas po wodzie. I mistrz gry, który miał przygotowane im spotkania z zombie i dinozaurami i wszystkim innym, stwierdza... No to nie ma! No i wiesz, i to jest coś takiego, nie? Co myślisz o tych rzeczach, które na jeden raz to wygląda na świetny pomysł i fajnie, że rzucisz. Tylko, że raz, że nie chcesz brać tego na jeden raz po... Nie, już pomijając spellslot, bo to nie jest takie ważne, ale raz, że zapchasz swoje cenne miejsce, nawet w przypadku osoby, która może wymieniać czary, no to w takiej dżungli podróżujesz przez wiele dni. To nie jest tak, że będziesz, zakładając, że nie grasz codziennie na long resta, znowu wracamy do tego, dlaczego to nie jest dobry pomysł, bo wtedy robią się brzydkie rzeczy, ale zakładając, że gramy w ten system, w którym musi być wiele encounterów i wiele dni podróżujecie, no to znowu, nawet mimo tego, że wiesz, że wymienisz te czary, to i tak myślisz o tym, co ci się przyda na te wiele dni. I nie będziesz myślał w kategorii Waterwalk, bo myślę o tej jednej akcji, kiedy wrzucę ich do błota. No nie. Tak, słyszę, że powiedzmy sobie szczerze, często jest tak, że zaczynając sesję, nie wiemy... Kurczę, zagraliśmy teraz jedną sesję tej kampanii, którą wróciliśmy, tak? Gdybyś nam na początku powiedział, okej, wybierzcie sobie czary. Nie wiem, gram Bartką, tak? Ale gdybym grał klerykiem, wybierz sobie czary na ten dzień, nie miałbym pojęcia, co będzie mi potrzebne. Dokładnie, idziesz przez dżunglę, nie wiesz. Mamy tę walkę, dokładnie bym wiedział, co bym miał wybrać teraz. Ale nie wiesz tak naprawdę, w jakiej sytuacji się znajdziesz, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało pole bitwy. I często jest tak, że nawet to wybieranie czarów pod konkretną sytuację i tak musi być bardzo takie ogólne na zasadzie okej, to co ten przykład, który mówiłem, jaskinia zalana wodą, czy świątynia pod wodą, coś takiego, okej, dobra, możesz założyć, będzie woda, ale to jest tyle, to jest jakby duży poziom ogółu, tak? Możesz sięgnąć po czary związane z wodą, możesz teraz zagrać tym, jest ten taki warlock związany z wodą, który jest taką najbardziej absurdalną klasą. Krakena? Co? Krakena? Chyba Kraken to jest na taki właśnie, gdzie jakieś macki wylatują i tam masz dużo spali związanych z wodą, jakby to jest takie bardzo specyfik, takie na zasadzie, okej, jak grasz kampanię jakąś marynarską czy coś, no to chyba okej, ale jakby poza tym... idziemy na pustynię, fuck. Tak. No, ale jakby wyobrażam sobie... powiem ci tak, kurczę, więcej, to jest super fajne. Wybieranie czarów pod kątem tego, absolutnie, że jest jakaś konkretna akcja... Sam jakby teoretycznie na papierze wydaje się super fajną rzeczą. Absolutnie. W zasadzie. No tylko że znowu.
to są bardzo specyficzne sytuacje, tak? To musi być na zasadzie ok, odpoczywamy, a jutro idziemy na ten dungeon i wiemy, że to musi być praktycznie zawsze dungeon crawl w zasadzie. I to na tyle, i to jest dobrze zresearchowane, tak? Bo często to jest taka, jakaś świątynia, nie wiesz co tam jest tak, no tak właśnie, do końca. Ale no to z drugiej strony, jaki jest sens zresearchowanego dungeonu, który zwykle część fanu jest eksploracja, prawda? Tak, tak, tylko przy tym, znaczy po prostu sobie, że można to trochę jakby zbalansować w takim sensie, że okej, nie wiem, próbujemy się dowiedzieć, co wiemy o tej świątyni, tak? I ktoś tam powie, no widziałem, że są tam kurwa jaszczurko coś tam i że jest lawa i... Ale czy to będzie aż tak przydatne z drugiej strony? Ale zwykle dobrze działa. Dziury i coś tam. To zwykle najlepiej działa, kiedy są rasy, które mają często ograniczenia swoich czarów, które mogą używać raz na długi odpoczynek, ale to masz ten specyficzny czar, który nie plącze ci się z żadnymi innymi czarami. Mało tego, ostatnio nawet je też zreworkowali. Kolejna ciekawostka. Były rasy, które miały na przykład któryś tam Tiefling, że rzuca Darkness, nie? Kulę ciemności. Mhm. I on ją rzuca kompletnie za darmo, kompletnie może ją rzucić raz na długi odpoczynek i to w żaden sposób nie wchodzi w jego czary, które zna, których jego spell sloty i tak dalej. A ostatnio zreworkowali to tak, że teraz możesz zacząć używać spell slotów swoich, jak chcesz, to jest czar, który jakby jest na twojej liście automatycznie i masz jego jeszcze jedno darmowe użycie, a możesz go rzucać więcej, jeśli chcesz, używając sloty. To dobrze działa, dlatego że wtedy jesteś niejako przymuszony. Nie musisz tego czaru używać, ale wiesz, że możesz go użyć i to nie będzie cię dużo kosztowało, ale możesz go użyć raz. No ale właśnie o to chodzi, to są te czary, których chcesz użyć raz. To są te czary, których na długi odpoczynek chcesz użyć raz. I teraz idąc do edycji 5.5, nie sądzę niestety, żeby coś z tym zrobiono. Wydaje mi się, że to nie jest coś, co się często pojawia, bo tak jak mówisz, szczególnie w Stanach jest niestety dalej podejście dużego dungeon crawla i min-maxingu. Większość forów robi ci 10 najlepszych czarów. To czary, których nie chcesz wybrać i tak dalej. Jak zbudować najlepszego wizarda? Kiedy jakby myślisz sobie, to nie o to trochę chodzi chyba w sesji RPG, żeby 10, których chcesz, 10, żeby nie, tylko chcesz, żebyś miał ciekawe sytuacje. Ja bym zadał takie filozoficzne pytanie. Czy problem właśnie nie polega na tym, że ten system wspiera takie myślenie o tym graniu? Że to może nie o to chodzi, jeżeli sobie tak o tym pomyślisz, jakbyś chciał grać, ale z drugiej strony trochę nie da się inaczej? I na pewnym etapie jest tak, że... Znaczy jasne, oczywiście, zakładam, że wchodzą takie rzeczy jak... No ale w czwartej edycji miałeś dosłownie oddzielną kategorię. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że mówię o tym, w jaki sposób jest zbudowana piąta edycja, tak? Moje pytanie jest takie, czy to, że takie poradniki istnieją i są popularne, tam jak wybrać czary i tak dalej, najmocniejsze i tak dalej, czy to jest tak, że ludzie tak chcą grać, więc te poradniki istnieją? Czy to jest tak, że ten system jest tak zbudowany, że ludzie chcieliby może inaczej grać, ale nie mogą, bo nie ma sensu brać ciekawych skilli, tylko jest sens tylko brać te mocne, więc wolą przeczytać poradnik, wziąć te najmocniejsze i chuj, a nie wiesz, handicapować się, wybierając ciekawe, utylitarne czary flavorowe, ale... Ciężko powiedzieć. Sam się tego bym nie podjął, bo to jest dużo trudniejsze niż jakieś matematyczne wyliczenie... Albo tak jak robiliśmy z long restami, short restami, co i tak może nie wyjść idealnie, ale już widzimy, że Wizard zaczyna iść w tą stronę, starasz się po prostu obliczyć, ile zasobów ktoś ma i tak na ten długi odpoczynek i tak dalej, możesz takie rzeczy liczyć. Z czarami jest dużo trudniej, bo gdybym ja miał to rozwiązać, ale to wymagałoby pewnego zespołu i sporych playtestów, czego się nie podejmę raczej, to skategoryzowałbym te czary i takie rzeczy jak Waterwalk, jakiś, nie wiem, Windwall, czyli czar, który raz możecie osłonić przed strzałami, które gdzieś lecą, ale nie jest zbyt przydatny. W zestawieniu u druida, na którego patrzę, Call Lightning, który jest zajebistym czarem, który możesz co turę strzać piorunem, jak masz koncentrację, prawda, którą utrzymujesz i 3d10 co turę jeszcze na mały obszar czterech kratek uderzasz we wszystkich praktycznie. One nawet nie są blisko w tym momencie. I... kompletnie bym te czary pokategoryzował i te, które są tymi właśnie, które wiesz, że są sytuacyjne, jak Waterwalk właśnie, czy, nie, czy nawet Water Breathing, dałbym je jako oddzielne czary, które są z oddzielnej puli do wyboru i mają oddzielny pojedynczy slot właśnie. Że powiedzmy raz na long resta możesz użyć czar z tej puli czarów i on w żaden sposób jego, ani wybranie tej listy, ani
zużycie, w sensie standardowo bym może pozwolił na to, że możesz czerpać z tej lepszej puli, żeby zasilać tą gorszą pulę, ale nigdy z tej gorszej, żeby zasilać tą lepszą oczywiście, bo wtedy nie miałoby to sensu. Więc w skrócie zrobiłbym po prostu, każdy caster ma swoje własne te właśnie rasówki, te swoje czary, które są w swojej własnej puli i tyle. Z tym, że no, to na tą chwilę bym się tego nie podjął, bo jasne skategoryzowanie, które czary byłyby w tej puli, a które nie, to jest tona roboty. Wiesz co, ja ci powiem ci, że miałem trochę podobne podejście, ale trochę inne. Mianowicie są to takie, jest coś takiego, że wybierając subklasę, często masz tą dodatkową tabelkę czarów, która jest dla danej konkretnej tak. subklasy. Także, nie wiem, powiedzmy wybierając Rangera, Ranger zawsze ma jakieś tam czary, ale jeszcze wybierając subklasę dostajesz dodatkowe czary w ramach tej subklasy. Jak dobrze pamiętam, jest zawsze umiesz, bo jeżeli Paladyna tak. i Rangera, one są zawsze na twojej liście, zawsze możesz używać na nie sloty. Tak, pomyślałem o czymś takim jak... W sensie... Wydaje mi się, że nie pamiętam tego teraz z głowy, ale wydaje mi się, że są, to zależy od klasy, bo są też chyba takie, gdzie po prostu twoja lista czarów jest rozszerzona o te czary, ale nie musisz ich brać. Po prostu wydaje mi się, że też tak jest na przykład u Warlocka, chyba tak jest, że te dodatkowe czary, które są u Warlocka, nie musisz ich brać. Ale jakby nie przeciwnie one... w tej sytuacji. Może być tak, jak mówisz, w tej chwili nie pamiętam. Ale równie dobrze mogą być, może być tak, że one, że jest zawsze. Nie pamiętam umiesz. Dokładnie, ale w każdym razie w tym moim pomyśle wyobrażam sobie, że wybierając daną klasę, czy nawet subklasę, dostajesz dodatkowy, spory kit czarów. Przepraszam, powiem tylko, że one są dodawane to your spell list, tak, na przykład Warlocka, a nie spells known, więc tak jak mówisz, możesz je wybrać, ale nie musisz. To ja sobie wyobrażam coś takiego. Wybierasz sobie klasę albo nawet subklasę X. I w tej subklasie ona ci mówi, słuchaj, wybrałeś tę subklasę, wybierz sobie... Masz dodatkową tabelkę spelli. I z tej tabelki wybierz sobie ileś tam. I one wszystkie są utylitarne generalnie. Kompletnie, tak. Nieprzydatne, utylitarne, tak? I to nadal nie jest fireball. Po prostu to na tobie wymusza to, że masz... One jakby nie liczą się liczbowo w kontrze do tamtych, więc możesz nadal sobie wybrać swoje praktyczne, przydatne, bo jakby nie chcę tego zabierać nikomu, tak? Nadal możesz sobie wybrać oczywiście, swoje uniwersalne czary, ale dodatkowo po prostu masz listę czarów, które są utylitarne, bardziej flavorowe, które w ten sposób siłą rzeczy musisz mieć, które korzystają normalnie z tamtych spell slotów, więc prawdopodobnie i tak będziesz w większości przypadków korzystać z tych uniwersalnych, ale będziesz je miał w razie czego, tak? Więc jak przyjdzie ta sytuacja, w której nagle stwierdzisz, o kurwa, teraz wzrost... tam chodzenie po błocie, czy tam przechodzenie przez krzaki jest przydatne, to masz ten czar. I wydaje mi się, że to, że miałbyś je dodatkowo na liście, więc nagle obok moich 8 czarów wiesz, wybranych, przydatnych, miałbym kolejne 5 bardzo specyficznych, które byłyby rzadko, nie szkodziłoby aż tak bardzo, bo one nie byłyby tymi silnymi, jasne, tak? Nie byłyby tymi ten. Nie mógłbym w tych slotach wybrać tych przydatnych, bo na tej tabelce byłyby tylko takie właśnie flavor skille dla danej klasy. A jednocześnie miałbym tą świadomość, że o, mam te czary, tak? Ten ciekawy, interesujący czar, mam go i cały czas mam z tyłu głowy, okej, może nadejdzie ta jedna ciekawa sytuacja, w której go użyję. To niestety nie rozwiązuje tego problemu, o którym mówiłeś, czyli tego chodzenia po błocie za każdym jebanym razem i wykorzystywania tych czarów. No, ale to już jest wtedy raczej dogadanie z graczami. Tak, ale to jest raczej gdzieś... Znaczy, ja bym cały czas... To jest jakaś opcja, tylko oczywiście mówię, najgorsze w tym wszystkim to byłoby usiąść i pokategoryzować czaria, to byłoby naprawdę trudne, ale ja szczerze mówiąc bym poszedł krok dalej i autentycznie na tą chwilę uważam, że spokojnie można byłoby przydzielić pojedynczy slot na każdym poziomie maga na ten jeden dodatkowy czar, który możesz rzucić pod warunkiem, że chodzi mi o to, że w tym momencie na trzecim poziomie powiedzmy maga mógłbyś mieć tam właśnie chodzenie po wodzie, pewnie jakieś inne dziwne rzeczy, nie counterspell, nie fireball, nie rzeczy, które by ci... I w tym momencie masz nie tylko takie poczucie jako gracz, że możesz tego użyć w fajnej chwili, ale jeszcze, że to ci w żaden sposób nigdy nie będzie konkurowało z ilością fireballi, które wystrzelisz tego dnia. Jakby, mówię, jeden slot, to naprawdę nie więcej, bo jak policz na każdy poziom, no to... Czy u Warlocka ten jeden razy proficiency. To prawda, przy tym jednocześnie... Że jakby prawda jest taka, że to plus tego rozwiązania, o którym mówisz, byłby taki, że nie konkuruje to w tym momencie z tym używaniem
Fireballa, czy tam czegokolwiek, co jest uniwersalne. Minus według mnie jest taki, że jakbyś miał jedno użycie na long rest danej rzeczy, to miałbyś takie poczucie, okej, muszę to zużyć, żeby to było optymalne. Wiesz, byłby ten sam. Chodzi mi o to, że to już jest, dlaczego mu o tym mówię, bo to już jest w grze, bo po raz kolejny mówię, są rasy, które dosłownie uczą się na... Właśnie, zastanawiam się, czy to nie jest wtedy tak, że jak masz to jedno użycie... Nie, chyba nie. To masz takie poczucie, kurwa, muszę tego użyć, nie? A gdybyś miał po prostu dodatkową, to jest moja lista spelli z subklasy. Które po prostu są. Jak ich nie zużyję, to będę miał jednego fireballa więcej. Nie wydaje mi się. Je wtedy, kiedy... No to nie jest tak, że jakbyś miał chodzenie po wodzie, to byś w sytuacji, w której nigdy nie miałeś okazji rzucić chodzenia po wodzie, to byś się czuł... Patrzyłem na te rasowe rzeczy, pamiętam, nie zawsze użyjesz darkness u tego tego tieflinga, którego miałeś. Z ciekawości właśnie jeszcze chcę zerknąć sobie na tieflingi na przykład, jakie mają czary. Dark Vision, tutaj jakieś... O, na przykład Tiefling Asmodeus. Znasz taumaturgię jako sztuczkę, na trzecim poziomie możesz się nauczyć Hellish Rebuke. No, akurat Hellish Rebuke jest mocny, ale jest to... Któryś jeden, który może w ogóle latać. Na piątym poziomie możesz nauczyć się Darkness i tak dalej. To są wszystko takie rzeczy, które są, wiesz, po prostu dodatkowe. No, o, tutaj masz na przykład Fierna, że uczysz się kantrypy Friends, potem masz Charm Person, a potem masz Sugestie. No to są już właśnie ciekawsze rozwiązania i wiesz, że to jedno Charm Person dziennie może znajdzie się okazja, gdzie to użyczysz. To jakiegoś takiego barda oszusta brzmi jak no albo roga takiego, ale wiesz, to brzmi dość, powiedziałbym wręcz potężnie. Ale właśnie dla mnie to jest fajne, to jest coś, co, okej, to jedno Charm Person, może nigdy Friends tego nie użyjesz. Było, nie? Czekaj, to było Friends na pierwszym, tak? Friends, Charm Person i Friends to nie jest kantrypa, czy to jest kantrypa? Friends to kantrypa. Okej, okay, no bo Friends to jest bardzo mocna handrypa, nie? Taka... Potem na trzecim poziomie uczysz się... Bardzo specjalnie, daje ci advantage na wszystkie rzuty na charyzmę za darmo, bez niczego, nie? Tylko potem po prostu człowiek wie. A na piątym poziomie jest suggestion. I to już jest w grze, o tym mówię. Już są rasy, które potrafią się posługiwać takimi czarami cechy. Wiesz, to tak ci powiem... Okej, to zależy od kampanii, ale jak mówisz te rzeczy, to co przeczytałeś z tym Friends i Den... Wydaje się być dużo bardziej przydatne w dużo większej liczbie sytuacji niż rzucenie ciemności jednak. W sensie rzucenie ciemności, wyobrażam sobie, że jeżeli jesteś jakąś bardzo specyficzną klasą, która chce rzucić ciemność akurat, warlockiem jakimś tam, tym wiesz, który strzela po ciemku, co i tak będzie wkurzać twoich kolegów. Nie, ale ja bym się nawet flavorowo jakaś taka kampania do ucieczki. W mieście, wiesz, gdzie dużo rozmawiasz i możliwość rzucenia po prostu dodatkowego Friends, czy dodatkowego ten, wydaje się być takie dość... No ale wiesz, to zawsze ma tą wadę, że jak się kończy, to osoba wie, że jest oczarowana, więc... Tak. To jest taki... Ja bardzo lubię... Pamiętam, że raz grałem z mającą kantrypę i to była piekielna intryga i jakby... Cel kantrypy umarł, zanim jak ten efekt się pojawił negatywny, ale wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa rzecz do grania, bo to jest takie, wiesz, to ci naprawdę daje dużo, ale z takim super szybkim licznikiem, nie, że właśnie dlatego... możesz tę osobę zagadać, ale wiesz, że zaraz będzie źle, nie, więc to jest bardzo takie, no wiesz, ja o tym mówię. Wszystko na jedną kartę. Ja o tym mówię, a jednak Charm Person to też nie jest czar, który... widziałem, a już trochę prowadziłem sesję i trochę postaci ludzi robiło. Przypominam sobie, żeby to był czar, który był wyjątkowo często brany, albo prawie wcale, bym powiedział. No i do tego zmierzam. Nie sądzę, żeby to zostało rozwiązane w tej piątej edycji, 5,5 tej tak zwanej, bo to nie jest coś, co się bardzo często pojawia, ale fajnie by było, gdyby coś z tym ruszyć. Natomiast, no mówię, to jest tak akurat coś, czego sam nie potrafiłbym wybalansować. Wymagałoby niesamowitego researchu i playtestu. Tak, bo to jest, kurczę, nawet ciężko ocenić. Tak naprawdę bardzo ciężko ocenić. Nawet takie mówienie na zasadzie, o, ten czar jest bardziej utylitarny. Jak ktoś powie, kurwa, jest tego korzystam na stopie, super potężny. Bo gramy w jakiś tam specyficzny inny sposób. Setting, tak. To jest tak dużo zmiennych, że ciężko to określić. Dlatego też nie chcę tutaj wskazywać, nawet jeżeli podawaliśmy jakieś przykłady, one nie są uniwersalne. To raczej jest kwestia tego, że po prostu przydatność tych rzeczy jest różna. Nie? Dokładnie. To jest... pewien problem, a jednocześnie to, co mówiłeś, czyli ten podział na więcej kategorii, czyli nie tylko cantrip, czyli rzecz, którą rzucasz często non-stop i jest albo atakiem, albo odpowiednikiem, magicznym odpowiednikiem używania broni, albo czymś takim dość... Zgasiłeś świeczki, zamknąłeś okna. Gaszenie świeczek, coś, albo dużo flavorowych rzeczy, które możesz wykorzystać w ciekawy sposób, ale jakby nie są potężne. I czary, tak? Jakby to są tylko dwie kategorie. Ciężko jest podzielić coś na mało przydatne, na drobne albo duże.
Jeżeli masz taki binarny podział bardzo, to przestaje to mieć sens, więc no. Druga rzecz, o której chcę pogadać, ona jest trochę bardziej specyficzna, ale ona pokazuje niestety kolejne dziury piątej edycji, w której masz wrażenie, że wiele rzeczy zostało przemyślanych, ale inne niestety zostały zrobione prawdopodobnie dosyć mocno na... No już mamy taki system, dobra, walnij to tak i lecimy. Tutaj zaznaczę, ale tak tylko na boku, że na przykład wiele ludzi narzeka na to, że jak w 3,5 były modyfikatory, które dawały plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 i tak dalej. W czwartej edycji było to tak nawalone, to polegało na tym, że wyliczyć często, ile ty masz właściwie plus do ataku, bo obok stoi gość, który ci daje aurę minus 2, ale daje ci kleryk buffa na tą turę, który ci daje plus 3, twoja broń jest plus 2, ale ktoś rzucił na ciebie też klątwę i tak dalej, to czasami było do absurdu dochodziło i zawsze ktoś... Nie było za wielu walk w czwartej edycji, które trwały dłużej, w których ktoś po walce nie stwierdzał, fuck, ja przecież w drugiej turze powinienem rzucać to plus 2, a nie trafiłem przez to i tak dalej. No absurd. Tak, w piąta edycja, ponieważ poszła kompletnie w ułatwienie i utrudnienie, no polega często na tym, że ludzie czasami wręcz... mają czary, które się szybko wykluczają w ten sposób, bo ja rzuciłem utrudnienie i już drugiego utrudnienia nie będzie. Już nie ma nic bardziej. To jest coś, na co... Generalnie, też... jeżeli ktoś z was nie wie, bo to jest rzecz, która też zauważam, że często ludzie nie wiedzą, jeżeli macie jednocześnie ułatwienie i utrudnienie, to niezależnie ile ich macie, jakby nie macie nic. Wychodzicie na zero. I tak, może być 5 utrudnień. Możecie mieć 3 utrudnienia i 2 ułatwienia od różnych rzeczy, nie macie nic. Jakby one się zerują. Wystarczy, że jest jedno z drugiej, jedno z drugiej. No i to powoduje, że wiele klas się wywala. I wydaje mi się, że tutaj też dało się to lepiej zrobić. Pewne modyfikatory nie są głupie wcale. I zostało to, nie wiem, na blesie minus 1d4 przy rzutach, nie? To są pojedyncze rzeczy. Wydaje mi się, że można byłoby ich dać więcej, nie wracając do czwartej edycji, nie wrzucając ich wszędzie. Jakby utrudnienie i ułatwienie to dobre systemy. Wydaje mi się tylko, że one nie oddają wszystkiego, no ale to jeszcze jest inna sprawa. Natomiast chcę pogadać o... W ogóle, a to ja teraz, to ja pytanie do ciebie w tym momencie. Ostatnio przez czysty przypadek czytałem o podwójnym ułatwieniu. W sensie, jaka jest matma w zasadzie tak. Przy podwójnym... To jest coś, czego niektórzy gracze używają. Tak, okazuje się, że ona nie jest aż tak duża, jakby się mogło wydawać. W sensie, rzucając dwiema kostkami, dostajesz dużo większy boost niż rzucając trzema. W sensie, tak, ta dodatkowa kostka nie daje ci takiego boostu jak ta trzecia nie daje takiego jak druga. Więc pytanie, no bo często są takie sytuacje, w których... Ja zauważam często takie sytuacje, w których mogę dać komuś utrudnienie, ale ktoś już inny daje mu utrudnienie, więc to ja już nie bardzo pomogę, no bo... Bo nie... Więc pytanie, czy na przykład możliwość prowadzenia takiego czegoś, nie? Że okej, dwa ułatwienia, jeżeli nie masz utrudnienia, to dwa jeszcze się, do dwóch powiedzmy, tak? Możesz mieć dodatkowe... Na papierze tak, ale po pierwsze nasz system niestety tego nie obsługuje, którego korzystamy, więc wymagałoby to dużo rąbania się. Po drugie, wtedy zaczynają... Nie mówię o liczeniu samym, tylko tak generalnie, co myślisz o tym? Wtedy dodatkowe tak, schody. Tak, tych sytuacji, w których wiesz, w których ja mam czar dający utrudnienie komuś, ale ktoś inny też ma czar dający utrudnienie, więc nie możemy połączyć naszych ataków, bo jeden się zmarnuje, nie? Więc no to nie wiem, co robi, nic nie robię w takim razie. Szczerze mówiąc, uważałbym z tym. Wydaje mi się, że problemem w piątej edycji jest też ten bound accuracy, o którym oni mówią, czyli że na przykład... Czyli na przykład to, że nie używają magii, to też jest coś, co może się zmieni, ale nie wiem. Generalnie system jest zaprojektowany tak, że do 20 poziomu, jeżeli policzysz na CR przeciwników, to ono jest zawsze uwzględniane, czyli challenge rating, stopień trudności, bez jakichkolwiek wsparć ze strony magicznych przedmiotów, kompletnie. Dlatego, że idea jest taka, że jak masz 20 klasy pancerza, przez masz ciężką płytę i tarczę, to gra raczej zakłada, żebyś nie miał więcej, bo już 21 i 22 zaczynasz wchodzić w... Nieważne, czy masz poziom 6 czy 20, przeciwnicy mają adekwatne zasięgi trafiania. Idea jest taka, żebyś mógł dalej walczyć z goblinem na wyższych levelach i nie miał wielkich szans, ale coś tam mógł ci zrobić, kiedy w poprzednich nie dało się cię trafić w ogóle. I dlatego były magiczne przedmioty, bo musiałeś podbijać sobie nimi statystyki i tak dalej, żeby wychodzić do wyższych. Więc tutaj problem jest taki, że wszystko, co dokładamy bezpośrednio, na przykład, nie wiem, jak graliśmy raz z flankowaniem. Flankowanie nie bez powodu w piątej edycji jest zapisane jako ułatwienie i utrudnienie, a nie plus 2, minus 2.
Dlatego, że ono wtedy wyklucza się z pozostałymi ułatwieniami i utrudnieniami. I oni dlatego tak to zapisali. Bo jak zacznę dawać plus 2 i minus 2, to nagle te modyfikatory są znacznie większe niż kiedykolwiek. Więc dlatego bym uważał z jakimikolwiek... Dlatego mam taki duży problem z bronią plus 1 czy plus 2, która jest pasywnie aktywna przez cały czas trwania, dlatego że nagle to... Mówię, kiedy średnia klasy pancerza to jest jakieś 16 u tych u przeciwników i to jest coś, co będzie się trzymało przez wiele, wiele, wiele poziomów, to jakiekolwiek naruszenie tego zaczyna być problematyczne. To nie jest coś, czego jestem wielkim fanem w piątej edycji, ale tak jest i cała gra jest pod to wyliczona. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, która została tutaj niestety kompletnie zarżnięta. Taki bardziej flavorowo, ale dotyczy właściwie wszystkich walczących wręcz klas, mianowicie korzystanie z dwóch broni. Bo to jest... umówmy się, ja wiem, że i to za każdym razem pojawia się ten temat, kiedy ktoś pisze, że walka dwoma broni w piątej edycji jest nieskuteczna, natychmiast przychodzą tutaj fani historycznych walk, prawda, i mówią, że no, bo historycznie walka dwoma brońmi też była chujowa. To prawda. To prawda, walka dwoma broni miała sens tylko i wyłącznie w pojedynkach. Kiedy mogłeś jedną bronią zaparować krótkim ostrzem i drugim dźgnąć, prawda? I odpowiednio wymieniać ciosy przy pojedynkach. W jakiejkolwiek innym starciu zawsze, jeżeli miałeś mieć zajętą drugą broń, to wolałeś mieć tarczę. No to było proste, chciałeś się osłonić. I tak, walka dwoma brońmi jest z punktu widzenia... Nie piszcie, jeżeli coś się mylimy. No jakby na pewno, ja wiem, jak są ludzie od oręża. Ja wiem, z historycznego punktu widzenia walka bronią, dwoma brońmi jest mało sensowna. Tak samo jakby topory tak obosieczne. Tak samo jak rzucanie czarów. Tak samo jak topory obosieczne. Ale wiesz, co mają wspólnego topory obosieczne i walka dwoma brońmi? They are cool as fuck. To jest tak, jak masz krasnoluda, to zawsze wygląda dużo bardziej cool, jak z obu stron jest ta siekiera, o te ostrze, niż jak jest tylko z jednej, prawda? Choć to nie ma sensu tak naprawdę z obu stron, ale jest cool. Ten power fantasy tego gościa z dwoma ostrzami, czy jest to od Dritzta do Urdena, który zawsze biegał z dwoma szablami, czy całej masy innych postaci, niech będzie Robert Pinkerton, która wchodziła i dwoma ostrzami wymachiwała, cięła na wszystkie strony, jest bardzo mocno zakorzenione jednak w fantasy, prawda? To jest coś, co uwielbiamy. I to jest coś, co wiele ludzi chce realizować swoje power fantasy, walcząc z dwoma brońmi po prostu. Jakkolwiek nie miałoby to sensu z punktu widzenia realistycznego, ale jak i rzucanie czarów. I nie wiem, jak było w czwartej edycji, jak mówię, nie grałem, natomiast w edycji 3,5 ze względu na modyfikatory walka dwoma brońmi była bardzo, bardzo konkretna. Problem z nią polegał na tym, że na dzisiejsze czasy byłaby bardzo topornie rozpisana. W skrócie, jeżeli miałeś dwie bronie, to miałeś modyfikatory ujemne do trafienia. Pamiętaj, że tam było to normalne. Jeżeli były ciężkie, miałeś duże modyfikatory do trafienia. Jeżeli były lekkie, miałeś mniejsze modyfikatory do trafienia. Jeżeli miałeś potem umiejętność walka dwoma brońmi, to te modyfikatory jeszcze się zmniejszały i tak dalej. Ale suma summarum podwajało to twoją ilość ataków. Generalnie, jeżeli nie byłeś w tym wprawiony, to dużo trudniej ci było trafiać tymi atakami, ale generalnie podwajało to twoją ilość ataków. W piątej edycji ja nawet nie uważam, że ktoś źle zaprojektował walkę dualami. Ja uważam, że nikt o niej nawet nie pomyślał. To wygląda tak, jakby ktoś już ej, idzie do druku. Co? A jak się walczy w naszej edycji dwoma brońmi? Ożesz, zapomniałem. Dopisz, że możesz wziąć drugą broń w drugą łapę, w trzeciej, jak jest lekka, nie ma modyfikatora i niech ci zabonusową akcję, ale to nie ma, lecimy, drukujemy. Robiliśmy matematyczne różne wyliczenia ze znajomym i w tym kompletnie bazowym systemie druga broń to jest jakiś absurd. Jeżeli nie jesteś w ogóle rangerem albo fighterem, czyli nie masz tej opcji, że dostajesz modyfikator do drugiej łapy, no to masz drugą broń, która... To są lekkie, więc to jest góra 1d6 i tyle. I tracisz bonusową akcję, która u całej masy klas to jest coś, czego nie chcesz tracić.
I tak ktoś może powiedzieć, że możesz być rangerem, rzucić na kogoś ten Hunter's Mark, przez co każdy twój cios ma dodatkowy 1d6 i wziąć to i tamto. Powiem wam jedno, nawet wtedy matematyka się nie spina, jeśli chodzi o jeżeli porównacie to do walki dużą bronią, dwuręczną. Nawet wtedy, kiedy doliczacie te 1d6 do każdego ciosu, a macie tylko jeden dodatkowy, zadajecie znacznie mniej obrażeń niż... Pamiętaj, że jeżeli liczymy... powiedzmy, mamy piąty poziom. Wtedy mamy dwa ataki bronią dwuręczną i trzy ataki, jeżeli mamy dwie bronie. W dalszym ciągu, jeżeli rzucimy Hunter's Mark na ten cel, to tą dwuręczną zdamy znacznie większy cel w te obrażenia w ten cel, niż gdybyś miał tego duala, a jeszcze zachowamy bonusową akcję dla jasności. Im więcej mamy... Dolicza do średniej, wiem, że Soul Knife Rogue dostał taką zmianę, że ta druga broń, dlatego druga psioniczna broń zadaje kostkę obrażeń mniej, ale ma modyfikator. To dalej jest kompletnie nieopłacalne. To nadal byłoby nieopłacalne, przy tym w tym wypadku mówimy o rogu, dla którego ten atak drugi bonusową akcją ma duże znaczenie, tak. Bo może być dodatkowym, znaczy może być dodatkowym trafieniem. Tak. Ale to jakby nie jest kwestia walki dwiema brońmi, to jest kwestia po prostu, okej, mój sneak atak nie trafił, tak, więc to mamy... atak próbuje drugi raz, bo jeżeli twój sneak atak trafi, whatever, już jakbyś nie atakuj tą drugą broń. I prawda jest taka, że ten modyfikator masz w dupie. Co z tego? Okej, dałem 3 obrażeń więcej, bo masz 16 zręczności, no super. W przypadku w większości klas to jest kompletna paranoja. Jeżeli jeszcze do tego spojrzymy na fity. Fity do dwuręcznej broni są generalnie dwa. Pierwszy z nich, jeżeli jeszcze możemy podciągnąć broń drzewcową, czyli Polar Mastery, który ma fantastyczny fit. Do tego mamy fit Great Weapon Master, który jest fantastycznym fitem, a mało tego, mamy jeszcze fit, który możemy wziąć dowolny styl walki, na przykład wojownika. I wojownik ma coś, co nazywa się Great Weapon Fighting, który jest tak chorym, jeśli chodzi o podniesienie twoich obrażeń stylem walki. On polega w skrócie na tym, że jeżeli na kostce broni rzucisz 1 lub 2, to możesz to rerolować. Dla jasności, miecz ma 2d6, co oznacza, że kiedy rzucasz dwoma kostkami, każdą jedynkę i dwójkę przerzucasz. No to, to potencjalnie, jak mój znajomy liczył, to zwiększa obrażenia średnio o 40%. Tak na czysto. Twojego uderzenia. I możesz to wziąć też barbarzyńcą, bo możesz to wziąć jako fit. To jeżeli policzysz do tego, że uwaga, twój jeden dodatkowy atak za bonusową akcję może mieć dodatkowe 3 obrażenia, powiedzmy, bo to ci daje tu walka dwoma brońmi, to nawet nie jest blisko. Pamiętaj, tracimy bonusową akcję i za każdym razem, kiedy dostajemy kolejny atak, ten bonusowy atak nie jest dodawany. Więc powiem ci tak... Generalnie wydaje mi się, że nie ma ataku nie ma walki dwiema brońmi w piątej edycji. Jest po prostu, jak zresztą nawet warning. Ale tu jest two weapon fighting napisane, styl walki u fightera. No, dobra. Ale tak generalnie ten dodatkowy atak, jego celem nie jest atak dwiema brońmi, to znaczy walka dwiema brońmi, to nie ma być to spełnienie fantazji, że masz gościa z dwiema brońmi, o którym rozmawiałeś, tylko w zasadzie to ma być sytuacja, w której z jakiegoś powodu chcesz trafić tego przeciwnika bo nie wiem, chcesz mu zbić koncentrację, więc po prostu jest to tak ważne, że chcesz zaatakować tą drugą bronią cokolwiek, żeby musiał rzucić. Albo masz dodatkowy sneak attack jako rogue, bo nie wiem, pierwszy nie trafił, tak? Generalnie to ta walka dwiema brońmi, i to najwyraźniej nawet biorąc ten styl walki, nie jest walką dwiema brońmi tak naprawdę, tylko jest po prostu offhand atakiem. Czemu miałbyś kiedykolwiek brać ten styl? Bo z jakiegoś powodu, nie wiem, masz zatrute ostrze i chcesz tą truciznę dać. Jakby cokolwiek, co jakby masz jakiś powód, dla którego chcesz kogoś po prostu trafić drugi raz. Znaczy na tym wyjątkowo cierpi mnich, który generalnie musi walczyć z dwoma brońmi i dlatego mnich jest często uznawany za tak słabą klasę, bo mnich nie bardzo ma wybór, bo tak jest zbudowany. No w każdym razie, mówię, siedzieliśmy, robiliśmy sporo przeliczeń i im wyższy poziom, kiedy masz 2d6, no to w momencie, w którym masz piąty poziom, to się robi 4d6, a tutaj rozsiedzisz tylko o jedną kostkę. Masz u fightera poziom 11, gdzie nagle to się robi 6d6, no to tutaj masz tylko 3d6 i 1d6, no to już to się zrobiło 4, no... to się oddala coraz bardziej. I jeszcze możesz mieć modyfikator lub nie, więc generalnie te power fantasy, które masz, że walczysz dwoma brońmi, jest martwe. Więc zrobiliśmy matematyczne wyliczenie tego i
problem polega na tym, że żeby to zbalansować, wzięliśmy jako nasz główny tutaj tryb dwuręczną broń i idea jest taka, żeby zadawać odrobinę mniejszy damage niż dwuręczną broń, bo oczywiście masz ten bonus, o którym mówiłeś, masz dodatkowy atak, który może ci spowodować, że możesz uderzyć inny cel, możesz zerwać koncentrację, więc to jest, ma sens, żebyś bił troszeczkę słabiej niż dwuręcznym, potężnym pierdolnięciem, z tym, że... Z drugiej strony masz też zajęte obie ręce i nie możesz nic z tym zrobić. Tak, tak, to też jest ważne, że jeżeli chcesz rzucić czar na przykład, no to problem, a jak masz dwuręczną broń, to zawsze możesz chwycić, więc no, masz też gorsze rzeczy, nie możesz kogoś chwycić za fraki i go napierdalać, masz też minusy tego, ale uznaliśmy, żeby nie będziemy przeginać, więc zrobimy to dokładnie tak, że niech będzie trochę, nawet troszeczkę słabszy. I wyszło nam, że to wszystko zależy bardzo od klasy, która to robi. Jedna rzecz, którą absolutnie musisz usunąć u wszystkich możliwych klas, to jest używanie bonusowej akcji do drugiego ataku. To nigdy nie ma sensu i to powoduje, że nie ma, że samo w sobie u wszystkich klas, które miałyby jakąkolwiek jeszcze fantazję używania drugiej broni, to się mija z celem. Rogue nigdy nie będzie chciał zużyć ci bonusowej akcji, jeżeli nawet Rogue będzie walczył dualem, ale Fighter ma Second Wind i ma często manewry, które dodatkowo jeszcze wchodzą w bonusowy atak. Masz Barbarzyńca, który wchodzi w szał bonusową akcją i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo, więc to jest coś, czego nigdy nie możesz sobie pozwolić na to marnować, tym bardziej, że to nie ma sensu patrząc na to, że dwuręczna broń nigdy ci nie zużywa tego bonusowego ataku. Więc to jest pierwsza rzecz, którą wywalamy, czyli że za każdym razem, jak mamy dwie bronie i używamy akcji, robimy dwa ataki po prostu. Zakładamy, że mamy pewne wątpliwości dotyczące mojej ulubionej klasy Rogue'a, gdzie ten bonusowy atak jest dość istotny i wchodzi tu jeszcze jedna rzecz, ale o tym zaraz. Do Rogue'a dojdziemy. W każdym razie, na razie licząc tylko Martial Class, to generalnie, tak, to jest pierwsza rzecz, którą uwalam. Więc na przykład jeśli mnich ma atak i drugi za bonusową akcję i może z niej zrobić ten swój dodatkowy, jak to się nazywa, że bombarduje ciosami, Flurry, to wtedy robi raz, dwa, używa kij, po prostu za kij bonusową wtedy wjeżdża. Ale jeśli nie zużyje kij, no to ma raz, dwa i ma bonusową wolną. Może za nią zrobić cokolwiek innego. To on ma inne rzeczy za kij, za bonusową. To jest pierwsza rzecz, która musi być absolutnie wzięta. Dalej, no my od pewnego czasu u mnie nie ma Great Weapon Master, co jest chujowym fitem pod wieloma względami, bo jest po prostu zwiększeniem damage'u, ale jego problem jest też taki, że w porównaniu do... Jeżeli pozwolisz na Great Weapon Master, to znowu, jeżeli klasa może walczyć dwuręczną bronią, no to nawet fighter, który to nawet nie masz co wybierać. No to nawet nie masz nawet co zerkać na duala w tym momencie. Bo wiesz jaki dual ma perk? Że możesz nosić dwie cięższe bronie. Wiesz o ile... Robert to miał. Wiesz o ile to zwiększa obrażenia? Średnio? O jeden na broń. O jeden. Fantastyczny fit, prawda? Więc no, to nie ma żadnego sensu. I teraz, jeśli chodzi o... Patrzyliśmy u Fightera na przykład, to u niego ma to sens, jeżeli w momencie, w którym wybierze Two Weapon Fighting, to za każdym razem, kiedy będzie dostawał dodatkowy atak, czyli na 5 i 11 poziomie, dobrze mówię, na 5 i 11, chyba tak, to dostaje... Nie, inaczej. Na pierwszym poziomie dostawał bodajże jak plus 1 do damage'u na każdą broń. Nie, odwrotnie, tak. Na 5 plus 1, na 11 plus 2. Czyli za każdym razem, kiedy dostaje dodatkowy atak, to jeszcze każdy jego cios musi zadawać 1 dodatkowych obrażeń, a potem 2 dodatkowe obrażenia. Mówimy to, żeby to... Może zróbmy też tak, że... Nie, postaram się pamiętać o tym, że... Bo ty masz to gdzieś zapisane. Wyświetlimy tak. To może, żeby to ludzie mogli sobie też przeczytać. Spoko. Pokażę to. Mam tabelkę. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby w ogóle był blisko walki dwuręczną bronią. Patrzyliśmy na przykład na Barbarzyńcę. W naszej kampanii teraz gra Barbarzyńca, który właśnie miał w Power Fantasy taką, że chce być niziołkiem barbarzyńcą, który ma dwa lekkie toporki.
fajne power fantasy, które odchodzi od standardowego barbarzyńca, to masz dwuręczną dużą broń i koniec, Great Weapon Master. U barbarzyńcy uwzględniliśmy, że po piątym poziomie, bo to jest ważne często, że po piątym, bo inaczej czasami na początku dostajesz za duży boost, więc po piątym levelu barbarzyńca ma za darmo ten motyw, że drugi cios ma modyfikator. Po prostu. Mhm. Wtedy jak odpala Rage'a, Rage daje plus 2 damage'u do każdego ciosu, no to i tak mu się to tam jakoś skaluje i wychodzi całkiem sensownie. Patrzyliśmy jeszcze bodajże u mnicha, też chyba liczyliśmy, że musi mieć dodatkowe plus 1, plus 2 na każdy damage. Nie będę teraz wszystkiego wymieniał, ale generalnie powiem wprost, by the book, żadna klasa, jeżeli zrobicie ją walcząc z dwoma brońmi, jasne, nie zawsze jest ważne, żeby wszystko było wybalansowane, ale co gorzej jest, kiedy ktoś wybiera duala, a potem czuje się jak gówno. I potem widzi, jak ty machasz tym dualem, ty zużywasz bonusową akcję, dajesz śmieszne obrażenie, robisz tak naprawdę nic przydatnego, a twój kolega barbarzyńca ścina już trzecią głowę. I stwierdzasz, jako fighter, w sumie też tak mogłem. Jakby mogłem. Ja jednak jestem zawsze fanem tego, żeby twoje power fantasy, jasne, nie musi być idealne, niech postać robi, każdy robi postać taką, jaką chce, w tą stronę, w którą chce, i nawet jeżeli będzie troszeczkę słabsza, to nic takiego. Gorzej, kiedy jest na innym poziomie umiejętności, przez to, że się udupiłeś, bo twoim power fantasy był barbarzyńca z dwoma toporami, albo wechmistrz, nie wiem, fighter, który walczy dwoma brońmi, czy coś w tym rodzaju, nie? I z tym już się nie zgadzam i to już mi się nie podoba. Powiedz mi, jak w tym rozrachunku wypada Rogue jeszcze raz? Poza tym, że dostajesz drugi atak w ramach... U Rogue'a ważne jest to, żebyś drugi atak dostał dopiero na piątym poziomie. Ten Rogue oczywiście nie ma żadnych dodatkowych modyfikatorów do tego drugiego ataku, ale mu nie o to chodzi, jakby to nie jest mu potrzebne. Natomiast trik polega na tym, że Rogue nie może tego mieć wcześniej, bo to mu za bardzo podbije jego obrażenia w porównaniu do innych postaci, które nie mają tego drugiego ataku wtedy. I w momencie... To ja ci zadam teraz pytanie inne. No. Ewidentnie Wizards zauważyło na pewnym etapie przy Taszy, że Rogue jest... zasięgowy jest z się. Każdy Rogue z się. Nie ma każdy Rogue z się w walce, ale to inna sprawa. Ale w porównaniu do Rogue'a Mele. Rogue zasięgowy z się. Dlaczego? Okay. Dlatego, że Rogue Mele ma dwie szanse za bonusową akcję na sneak attack. Rogue zasięgowy nie ma tej drugiej szansy, bo nie może zrobić drugiego ataku kuszą na przykład za bonusową akcję. Więc co wprowadzili? Wprowadzili atak z przycelowania, który daje ci za bonusową akcję, daje ci advantage na twój strzał z kuszy, ale zabiera ci też ruch dodatkowo. Co w praktyce sprawia, że masz, że prawie że wyrównuje to ten brak, no bo zamiast dwóch ataków masz po prostu advantage. Tylko jeżeli ktoś inny daje advantage, ale nie możesz to, się poruszyć, tylko jeżeli ktoś tak, inny daje advantage, to nie masz tej zalety. No tak, tak. Jakby nie ma, to jest nadal... Z jednej strony wtedy atakując dwa razy, masz dwie szanse z advantage. Z drugiej strony, plus tego rozwiązania jest taki, że grając rogiem takim melee, zwykle chcesz atakować kogoś, kto jest zajęty walką z kimś innym, a w tym wypadku możesz być tym snajperem, który zaatakuje typa, który jest z tyłu, bo on nie musi walczyć z twoim towarzyszem, możesz sobie dać advantage, co daje ci sneak attack. Gdybyś po prostu podbiegł zwykłym rogiem do gościa stojącego samemu, no to nie masz advantage, te dwoje, dwa ataki nic nie zrobią. I więc zakładam, że dlatego, że to daje ci tę dodatkową możliwość zaatakowania kogokolwiek i danie sobie advantage i sneak ataku, to dlatego też kosztuje cię ruch dodatkowy, jakby koszt jest jeszcze większy. Przycelowujesz. Tylko, że w tym momencie, jeżeli ty mi dasz dwa ataki rogowi mele, to ten rog zasięgowy traci na tym, tak? Bo on musi wykorzystać, żeby dać sobie to advantage, musi wykorzystać i ruch, i bonusową akcję, więc ją jakby straci, żeby dostać ten bonus. Wiesz, to zawsze można wyważyć w ten sposób, że jeżeli chcesz ogiem robić sneak ataki, to możesz na przykład rzucać sztyletami. No tak samo jak barbarzyńca, który ma w każdej łapie toporek, to może rzucić tym toporkiem, może rzucić tym toporkiem. Tak samo Rogue, który ma w każdej łapie sztylet, może rzucić tym sztyletem, może rzucić tym sztyletem. No dobrze, ale sztylet ma, wiesz, 15 zasięgu, nie? Ja myślę teraz Rogue z kuszą. Czy to nie jest tak, że Rogue z kuszą w tym momencie w stosunku do tego? Z tym bym uważał, bo tu jest znacznie więcej czynników niż się wydaje. Po pierwsze, fakt, że walisz z zasięgu, daje ci pewne bezpieczeństwo i pewnie lepszy wybór celi niż w momencie, w którym jesteś przy celu. Dlatego, że jeżeli jesteś przy celu, a na przykład on się przesunął i twój inaczej, ty stoisz koło kogoś, a twój osoba, którą chcesz bić,
przesunęła się, ponieważ twój sojusznik się przesunął, więc żeby mieć na niego ten sneak attack, ty też musisz się przesunąć, to będziesz musiał potem zużyć tą bonusową akcję, na przykład, żeby zrobić disengage, żeby się odsunąć. Masz znacznie mniejszy wybór celi, niż kiedy stoisz w range'u i po prostu szukasz tego, który akurat jest najlepszy do trafienia. Kolejna rzecz, kiedy masz obie łapy zajęte, nie możesz robić w swojej bonusowej akcji, co jest ważne u Rogue'a, różnego rodzaju interakcji. Możesz, nie wiem, rzucić czymś, nie możesz kogoś czegoś zawinąć, nie możesz robić różnych rzeczy, plus jeżeli jesteś Arcane Tricksterem, no to masz obie łapy zajęte, nie poczarujesz, jeżeli nie masz dodatkowego fitu. Kiedy, no, kuszę możesz, wiadomo, jak dwuręczną broń złapać w jedną rękę. Więc wydaje mi się, że w tym takim czystym rozrachunku, kiedy nie możesz używać duala, to ja powiem, że w obecnej chwili to Rogue, który walczy w melee, w tym konkretnym momencie, jeżeli weźmie obie bronie w dwie ręce, jest w znacznie gorszej sytuacji niż Rogue, który stoi z tyłu i z czegoś strzela. Teraz, jeżeli nic nie zmodyfikujesz. Bo ma sporo wad, nie za wiele zalet. Właściwie żadnych prawie. Wydaje mi się, że to jest temat do dyskusji, może nie w tym miejscu, dlatego że wiesz, byłbym w stanie z tym dyskutować, powiedziałbym, nie? Że to jednak jest zwykle tak, że ten Rogue mele zwykle jednak, wiesz, jest tym takim, który stara się podejść, dźgnąć kogoś gdzieś tam w momencie, w którym przeciwnik jest zajęty walką z tankiem, więc trochę liczy na to, to jest oczywiście miękkie, tak czysto miękkie między układ między graczami a mistrzem gry, ale trochę liczysz na to, że jak podejdziesz do gościa i go dźgniesz z tyłu, a on jest zajęty z kimś innym, to on nie odwróci się natychmiast, nie zacznie napierdolać ciebie, tylko że to agro trzyma, że tak powiem, nie? A ten rogue zasięgowy jednak stoi gdzieś z tyłu, zwykle jest odsłoniętym trochę celem, traci swój ruch cały, no to jest. Zastanawiam się po prostu dlatego, że tak na papierze w podręczniku te dwie mechaniki, czyli albo dwa ataki, albo danie sobie advantage kosztem bonus akcji i ruchu, wydaje mi się zbalansowane, a ty mocno buffujesz to ten dual wielding, no, tamten zostawiając. Po prostu zastanawiałem się, jak mówię, ja bym o tym jeszcze pomyślał, bo to jest trudniejsze. Natomiast dlaczego mówiłem o tym, żeby... To i tak jest buff dla Rogue'a, ale idea jest taka, że Rogue i tak jest kiepski. Jeśli chodzi o to, to Wizards nie miało w ogóle pomysłu na Rogue'a w tym... jeśli chodzi o walkę. W tej edycji. Ja mam teraz problem i to jest też coś, o czym... Kurczę, to jest też coś, co można by podciągnąć pod piątą edycję i problemy z nią. To znaczy to, że ja uwielbiam Rogue'a jako postać za jej... To, co robi poza walką. Na pewno. Poza walką i to, co można robić, to w jaki sposób... To, że ci daje dużo możliwości nietypowych, można wykorzystywać do robienia różnych ciekawych, nietypowych, dziwnych rzeczy. Ale w walce... Walcze Rogue jest takim śmieciem. No to w walce zaczyna być duży problem. Zresztą tak naprawdę ostatnio teraz nawet zaczęliśmy grać, ten temat trochę wrócił mi do głowy, ten temat fitów i jest ten fit, który jak się nazywa? Mistrz kuszy, coś tam. Sharpshooter, o. Te fity do kuszy, one są problematyczne, ale jednocześnie w momencie, w którym zacząłem grać, w sensie mi jest bardem, bardką i ma dwa levele Rogue'a, ale gdyby była tylko bardką, to bez tego fitu mógłby strzelać z kuszy 1d8 raz na turę i niego nic więcej nie robić. Dalej masz czary, oczywiście może ma czary, nie czary i tak dalej, ale mam wrażenie, że nie wiem, to jest takie trudne. Bo właśnie ja uważam, że z Bardem nie ma żadnego problemu, bo Bard jeszcze ma inspirację. Bart ma ciekawe subklasy, które może robić inne rzeczy, masz cutting word i tak dalej. To Rogue jest problemem, nie Bard. Miałem takie wrażenie, że jak zaczyna być długa walka, to zaczyna być taki problem. No okej, okay, mam w sumie parę czarów, mam 4 inspiracje na odpoczynek. To możesz powiedzieć o każdej. Nagle zaczynam mieć tak, ale to możesz powiedzieć o Wizardzie, o każdym możliwym spellcasterze możesz powiedzieć to samo. To nie jest tak, że... Tylko, że spellcasterzy jak walą spellami, to spele chyba na pewnym etapie zaczynają mieć te dodatkowe beamy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dużo. W momencie, w którym masz... No to tak samo możesz... jest więcej niż po prostu flat 1d8 strzał z kuszy zawsze, no, nie? To masz Vicious Mockery, które ma w tym momencie 2d4 i jeszcze wbija disadvantage. No to tak, no jeżeli to... przeciwnik się nie broni, co daje jeszcze mniejsze obrażenia i często nie przynosi żadnego efektu. Tak, ale to masz patrzeć na to, że Wizard ma Firebolta. Rzucanie wiszy z mokry nie jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą. Nie jak zadajesz te 2d4 obrażeń, 2d4, nic, bez żadnych modyfikatorów i przeciwnik się broni przed tym. Masz takie, okej, zrobiłem nic w mojej turze, dzięki. Wizard i Sorcerer mają Firebolta, który na tym etapie zadaje 2d10, więcej, dalej mogą spudłować i dalej to nie robi 2d10 kontra 2d4 to jest... Utrudnienie jest bardzo dużą rzeczą, to nie jest byle co.
W każdym razie, jeśli chodzi o samego Rogue'a, no tak, tylko że tam masz, wiesz, rzut obronny, który możesz po prostu, możesz dosłownie nic nie zrobić tym czarem, nie? I to jest Fireball takie, tak samo, podujesz. No nie wiem, no niby możesz, ale wiesz, to jest jednak atak 2D10, to jest nadal mocniejszy od mojej kuszy, od jakby wszystkiego, co ja jestem w stanie zrobić. Nie wiem, mam takie poczucie, że gdzieś tutaj jest ten taki, nawet nie potrafię powiedzieć, gdzie do końca, ale mam to takie poczucie, że wiesz, że mam tą taką klasę czarującą, która z jednej strony muszę oszczędzać sloty, więc nie chcę w każdej turze walić potężnym czarem takim... O, wiesz, czy mam na przykład problem? I to jest rzecz w 5 edycji. Czary na koncentrację są dużo mocniejsze niż czary takie utylitarne. O, to jest kolejny ogromny... Nie mam takiego poczucia, że o, będę walił, teraz fire coś tam, nie, jebne. O ile to nie jest fireball, który rozpierdala wszystko, tak. To te takie pojedyncze czary mam takie... No nie, raczej poczekam ale, na ale to się łączy. Wolę strzelić z tej kuszy, nie? Tak, ale to się łączy z całą masą innych problemów. Już mówiliśmy o czarach na koncentrację. To też jest bardzo duży problem 5 edycji, bo dopiero w 5 edycji wszedł ten pomysł z czarami na koncentrację, który miał niejako wyrównać ten motyw, że patrz, ja używam... To wszystko wiąże się do naszego poprzedniego odcinka i krótkich i długich odpoczynków. Bo to miało być tak. Ja na krótki odpoczynek robię tylko jedną rzecz. Ty na niby masz dużo czarów, ale w tej jednej walce rzucisz ten jeden czar, który będzie wymagał od ciebie koncentracji. I na przykład dzięki temu co turę będziesz mógł strzelać dodatkowym pociskiem, albo coś tak długo jak się koncentrujesz, albo będzie ci dawał jakieś inne benefity, które chcesz utrzymywać. I to miało się wyrównać, dzięki temu ten mag nie czuje, że rzucił czar i tyle i poszło, tylko trzyma koncentrację i dalej różne rzeczy się dzieją, a ten gość użył short resta, użył raz umiejętności i koniec, przeszło, nie ma więcej, nie? Ale to już jest problem piątej. Jeszcze chciałem do Rogue'a wrócić. Z Rogue'em jest ten problem, że jeżeli popatrzysz na jego wybór we wszystkich, widziałem ankiety najróżniejsze, gdzie jest powiedziane, jakie subklasy Rogue'a są brane. Jest jedna. Arcane Trickster. Mhm. Rogue nie ma więcej subklas. Biorą tą jedną subklasę, która ma czary, bo Rogue goły jest tak bezużyteczny, że jeżeli nie dodasz mu chociaż zabawy czarami, żeby coś jeszcze miał, to jesteś po prostu... Szczerze, wtedy lepiej być bardem. Bo prawdopodobnie będziesz miał te same umiejętności out of combat, ale będziesz miał cały wachlarz czarów, a w walce bard jest znacznie przydatniejszy od Rogue'a. Na pewno rzecz, którą... Powiem ci tak. Na pewno rzecz, która dla mnie jest problematyczna i teraz to widzę po naszym poprowadzie do kampanii, że Rogue zasięgowy jest... teoretycznie opcją, jakby w sensie ewidentnie ta klasa jest tak pomyślana, że konkretnie używając broni zasięgowej możesz robić sneak attack, jest konkretnie napisane, tak? Broń zasięgowa albo tam jakaś tam ścigana, lekka coś tam, ale ewidentnie jest mniej ciekawy, tak? W sensie ten rogue, który podbiega, w sensie nawet ta chorowa rzecz rogue'a, czyli możliwość zrobienia rzeczy za bonusową akcję, to jest coś, co dużo ciekawiej... Tak. Użyć, na zasadzie podbiegam, dźgam, a potem robię disengage i chowam się gdzieś tam, niż okej, co możesz robić stojąc daleko? No nie zrobisz disengage, bo prawdopodobnie nikogo obok ciebie nie ma, tak? Raczej nie chcesz być blisko. Czasem ci się zdarzy, jak ktoś podejdzie, ale generalnie raczej nie chcesz robić disengage. Teraz dodali tą jedną rzecz, no dodawanie sobie tego advantage, ale to sprawia, że znowu jedyną rzeczą, którą chcesz robić, to stać jak taki, wiesz, ten działko, nie? Po prostu stać w miejscu, bo nie możesz rzucić ruchu, po prostu dać sobie advantage i być tym snajperem, nie? Ale to jest nadal jedna rzecz, którą możesz robić. To jest nudna klasa niestety. Porównanie Rogue'a, ja bardzo lubię Rogue'a Melee, uważam, że jest bardzo fajną grasą do grania, właśnie dzięki temu, że masz ten wachlarz możliwości, tak? Mimo wszystko, mimo że masz jeden atak, to jednak masz to takie możliwość, okej. Okay. Potrzebujemy zaatakować tego gościa z tyłu, więc robię unik, żeby, wiesz, dotrzeć do niego i go dźgnąć plecy, bo chcemy mu zdjąć koncentrację, tak? Więc prawdopodobnie mogę mu go, wiesz, zrobić unik. Chcemy konkretnie tego gościa z tyłu zaatakować. To wydaje mi się ciekawe. Zresztą szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że to danie sobie advantage jest dopiero na trzecim poziomie, a nie na drugim razem z tymi wszystkimi pozostałymi rzeczami. Dlatego, że ja na przykład w tym momencie, mając dwa poziomy Rogue'a zasięgowego, bardzo mi brakuje dokładnie tego. W sensie, utylitarność Rogue'a to jest między innymi ta możliwość, wiesz, dostania się szybko do przeciwnika i zadania mu relatywnie dużych obrażeń i próba zdjęcia mu koncentracji. Co w momencie, jak jesteś zasięgowym Rogue'iem i nie masz tego ataku snajperskiego jeszcze, jest niemożliwe, tak?
No, I na przykład mi bardzo brakowało w tej walce teraz ostatnio, bardzo mi brakowało właśnie tego, że okej, był taki moment, kiedy miałem, tam jest ten koleś z tyłu, to powinno być zadanie Rogue'a, tak, żeby go zaatakować, żeby go i wiem, że za kolejny level dokładnie mógłbym to zrobić, tak, mógłbym sobie dać advantage, strzelić do niego, zadać mu tam sneak attack 2d6 dodatkowe i jest szansa, że to byłyby relatywnie duże obrażenia, które by mu zdjęły tę koncentrację, nie? A w tym momencie nie ma. Więc to wydaje mi się, że dodanie tego, teraz widzę, jak bardzo dodanie tego było krokiem w dobrą stronę. Jestem zaskoczony, że dopiero na trzecim levelu to się pojawia, nie? Ktoś może powiedzieć, że ale Rogue ma sneak ataki, przecież jest mocny. Rogue na trzecim poziomie, na piątym poziomie, przepraszam, ma sneak attack 3d6. Chcę przypomnieć, że jego najsilniejsza broń, jaką to robi, doda ci 1d6 obrażeń. Za tym daje ci 4d6 plus 3, powiedzmy, bo taki masz modyfikator. Wspominałem już o tym, że fighter albo barbarzyńca na piątym poziomie mają dwa ataki. Każdy z tych ataków, jeżeli mamy tu broń dwuręczną, jest w stanie wprowadzić ci 2d6 obrażeń plus modyfikator, czyli to już jest 4d6, tak samo jak u Rogue'a, plus dwa modyfikatory. Jakby, no bo dwa ataki, dwa modyfikatory, tak. Więc już mają większe obrażenia, nawet plus mają dodatkowy atak, więc mogą to rozdzielić. Jeżeli jeden spudłuje, to cały czas masz jeszcze drugą szansę na trafienie. Jasne, zadasz mniej, ale to nie jest tak, że straciłeś właśnie całą, twój sneak attack, prawda? Wszedł lub nie wszedł. Zwykle są bardziej tankerscy w walce, są znacznie w stanie więcej wytrzymać, przyjąć na klatę. No Rogue ma 15 AC, tak? I jeszcze mogą brać fity do tego, które powodują, że jedynki i dwójki przerolowujesz, albo jak jeszcze ktoś zezwoli Great Weapon Master, które powodują, że generalnie barbarzyńca albo fighter, który ci wybiegnie, i inne jest, Divine Smite, wiadomo, inne klasy też mają swoje zastosowania, ale mówię tu o tych dwóch najbardziej prostych, którzy podbiegają i chlastają tego przeciwnika, to, a Rogue do niego podchodzi i igiełko robi. Piu! Nawet w momencie, kiedy zrobił sneak attack, to jest dalej igiełka w porównaniu do tego. To jest ciekawe, bo teoretycznie tym power fantasy Rogue'a w trakcie walki, bo jakby mówię, ja jakby zakładam, że oddzielamy to mocno, tak, bo jednak Rogue poza walką to jest zupełnie inna rozmowa, tak? Ale Rogue w trakcie walki teoretycznie tym power fantasy jest to, że on jest w stanie zadać, być tym snajperem, czy to dosłownie, czy takim snajperem, mele snajperem w cudzysłowie, który jest w stanie zadać jeden precyzyjny, potężny cios przeciwnikowi gdzieś daleko, tak? Co to jest nie dla jest niego tak potężny takim, wcale. Jest wiesz, ryzyko. Mówię, jak jest to power fantasy takie, nie? Który tak. Jest bardziej ryzykowne, bo on musi być ubrany lekko, tak? I jak pójdzie tak. Oczywiście na drugą linię przeciwników, no to ryzykuje, tak? Może tam się łatwo przekraść za bonusową akcję, albo schować, albo coś takiego. Ale generalnie to jest dla niego ryzykowne, ale jest w stanie. No tylko problem polega na tym, jak zaczynasz to matematycznie porównywać z tym fighterem z trzema atakami na pewnym etapie, tak? I masz takie. No dobra, to ten sneak attack nie jest wtedy, aż tak mocny. Rogue ma wtedy 6d6. Fighter znowu ma wtedy 6d6, tylko już ma trzykrotność swojego modyfikatora. I dalej fity, jeżeli wchodzą w grę. Nawet jeżeli nie pozwolisz na Great Weapon Master, to dalej masz Great Weapon Fighting, który jest absolutnie podbijający damage. Dochodzi matma do tego, że Rogue ma jeden atak, który zadaje bardzo dużo, a Fighter ma te trzy ataki, co sprawia, że z jednej strony możesz lepiej, nawet raz nie trafić, to jeszcze drugi może trafić. Lepiej mieć trzy. Ale inaczej, powiem ci tak, zakładam, że prawdopodobnie jak przy wszystkich takich rzeczach, jak musisz wziąć pod uwagę też AC przeciwnika, w zależności od tego, jak to się opłaca i to pewnie jest jakaś linia, ale generalnie raczej lepiej mieć trzy niż jeden. Koncentracja, jakiś rage, no. Hunter's Mark, możesz liczyć całą masę rzeczy, które powodują, że lepiej mieć więcej, rozdzielić damage na różne cele. Wszystkie te rzeczy. Więc nie wiem, no wydaje mi się, że Rogue to jest w ogóle też rzecz do porozmawiania. Nie wiem, czy to jest kwestia, no bo obawiałbym się znowu, już tak zmierzamy ku końcowi chyba, ale obawiałbym się znowu, że flat podkręcenie sneak ataku po prostu to jest byłoby nudne. Byłoby
W sensie obawiałbym się, żeby się coś zepsuło, nawet gdyby tak spróbować, tak jak to podejście do Duala zrobić, tak? Czyli spróbować to wyrównać do czegoś. Nie do końca wiem, do czego trzeba by wyrównać. To jest byłoby dużo trudniejsze. Ale myślę, że to mogłoby wywołać jakieś efekty, które by znowu byłyby przegięte w drugą stronę łatwo, nie? Ale no o tym mówię, dlatego Rogue to jest ta zdecydowanie słabsza klasa i dlatego ja nie mam najmniejszego problemu, żeby miała na piątym poziomie szansę drugi raz zaatakować. Czy rzucić sztyletem, czy dźgnąć. Oczywiście bez modyfikatorów tam, ale tak jak mówię, Rogue aż takich nie potrzebuje. Tylko po to, żeby dać mu jeszcze jedną szansę na ten cholerny sneaka, tak? Bo jeśli tego nie zrobi, to jest kiepściutki. No więc tak jak mówię, kończąc, pogadaliśmy o Rogue, pogadaliśmy o innych problemach, ale niestety jest dużo dziur w piątej edycji. Dużo Power Fantasy przez to nie działa. Czy to jest specyficznego maga, który w konkretnych czarach się specjalizuje. Niby Wizard ma specjalizacje, ale one też niestety nie działają aż tak dobrze. Czy to, że Rogue nie ma zastosowań w wielu miejscach. Jeżeli patrzymy matematycznie. No problem jest ten, jeszcze kończąc, że tak jak gadaliśmy, jeżeli masz Rogue'a i Barda, to na dobrą sprawę nie ma powodu, jeżeli chodzi o, żeby nie wziąć barda, jeżeli chcesz pełnić pewien rodzaj archetypu w drużynie. Czysty bard będzie miał wszystkie te same umiejętności out of combat, wiesz, perswazję, zakradanie się, jeżeli chce sleight of hand, może nauczyć się tego samego wszystkiego, nawet będzie miał więcej, bo ma ten jack of all trades do pozostałych rzeczy, ma te same expertise, jeśli chodzi o to, w których się wyjątkowo dobrze specjalizuje i tak dalej, natomiast Bard ma jeszcze dodatkowo całą gamę czarów i innego rodzaju, no, tych inspiracji, które w czasie walki mają znacznie większe zastosowanie, kiedy Rogue tego po prostu nie posiada. No, ale to wydaje mi się, że to może być kwestia gustu, bo na przykład gdybym ja miał wybrać jedną klasę, to wolałbym wybrać nadal Rogue'a. Nadal wolałbym mieć, jasne, Arcane Tricksteria prawdopodobnie, to trochę teaser naszej drugiej kampanii, ale gdybym miał wybierać w tej sytuacji, to chyba nadal wolałbym mieć Rogue'a. Ale musiałbyś wybrać Arcane Trickstera. Raczej bym wybrał Arcane Trickstera. No, o tym mówię, myślałem musiałbyś. O tym, to zacząłem mówić wcześniej, myślałem o tym, no, tej nowej subklasie, tego z Soul Knife'a, tego, który... Ale potem doszedłem do wniosku, że jest jednak trudniejszy. Przy tym, jak zacząłem o tym myśleć, to miałem takie... Okej, w zasadzie jedyną rzeczą, która jest faktycznie ciekawa w Soul Knife, która jakby robisz drzewo decyzyjne, jest ciekawsze, to jest to, że Soul Knife jest jakby domyślnie range'owym rogiem, może rzucać tymi swoimi magicznymi sztyletami, które wracają do ręki same i tak dalej, ale jak teraz o tym rozmawiamy, to range'owy rogue jest gorszy, więc w zasadzie po co, nie? Jakby to się do mnie jest celem na tym etapie. Jasne, fajnie, że możesz rzucić, ale to prawdopodobnie będzie wymagać od ciebie, jakby zabierze ci inne rzeczy w jakiś tam sposób. To tak samo jak dwurak jest zawsze lepszy od duala i tak dalej, no niestety nigdy nie oczekuję po takiej grze, to jest jednak RPG, żeby wszystko było idealnie wyrównane w każdej sytuacji, bo wszystko jest sytuacyjne. Gorzej, kiedy zaczynasz zauważać, że w 95% sytuacji, tak jak mówiliśmy o czarach, które są... Ten jest dobry w 95% sytuacji, a ten jest w 5 pozostałych. Ale ten w 95 dalej nie jest bezużyteczny, jest troszeczkę gorszy niż ten, co jest w 5%, wiesz, cały czas podciąga. No to tak samo jest z klasami. To jest takie, wiesz, nawet jeżeli... Zawsze oczywiście, żeby nie było, zawsze udział w wybieraniu czarów czy nie czarów biorą udział takie miękkie rzeczy, na przykład to, jaki jest charakter postaci, że postać nie zrobiłaby danej rzeczy, albo nie wiem, lubi daną rzecz, ma taki inny charakter, to zawsze jest brane pod uwagę, ale mimo wszystko jakby nie chciałbym grać z osobą, która stwierdza, nie, ja nie lubię praktycznych czarów, ja lubię tylko ciekawe flavorowe, wybieram tylko je i potem... bardzo przydatny się, człowiek, żeby ktoś aż tak grał. Nie wydaje mi się, żeby, bo w pewnym momencie zacząć po prostu tak czuć słabość swojej postaci, że to zacznie być problem. Wydaje mi się, że też jedną rzecz, którą warto podkreślić, to jest to, że to jest coś, o czym też podejrzewam, że część z was pomyślała w ciągu tego wideo, zwłaszcza przy rozmowie o dualach i tak dalej, bo to jest też coś, o czym mówiliśmy w innych naszych wideo, że jest też oczywiście ta uniwersalna metoda pod tytułem zrób z tego skin na postać, tak? Czyli po prostu zrób postać flavorowo z dwoma tymi, ale daj jej tak naprawdę mechanicznie atak dwuręczną bronią. Ale po czyli, że uderza zawsze ten sam atak, cel niby, tak? Że nie wiem, ale generalnie tak, ograniczać to, bo zawsze musisz zaatakować ten sam cel,
Ale to nie jest jakby można fantasy. To zrobić. Jakby zakładam, że jesteś. Zakładam, że nie wiem, jedną ręką możesz rzucać czary, whatever. Jakby zakładam, że jak nie chce wam się bawić na przykład w liczenie tego, czy jakoś balansowanie, czy coś takiego, to nadal możecie to zrobić niby w ten sposób. Okej, nie? Jakby technicznie, jeżeli chcecie, to możecie zrobić postać, która mechanicznie ma miecz, a tak naprawdę pojawia się obok niej magiczny kurwa kruk, który atakuje przeciwnika za każdym razem. Jakby jak chcecie coś takiego zrobić, bo macie taki power fantasy. Okej, jakby zawsze zwykle to działa tak, że dopóki matematyka się zgadza i jest okej, no to i nie daje to wam żadnych praktycznych, faktycznych możliwości w stosunku do tego machania mieczem. Pamiętam, że taka rzecz, którą zrobiliśmy dawno, dawno temu z tego typu kategorii, to jest to, że Mi ma lutnię, która jest zakończona kuszą, ale w praktyce daje to dokładnie takie same możliwości, jak gdyby miała flet zawieszony na szyi i kuszę w ręku. Tak, bo wtedy bierzesz w jedną rękę kuszę i... z tym, że dosłownie waga tego przedmiotu to jest połączenie lutni i kuszy, nawet waga się zgadzała. Panflut to jest ten, który możesz jedną ręką grać. No, czy coś tam. No generalnie to jakby, żeby wszystko się zgadzało, tak żeby można było jedną ręką i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby mechanicznie się dalej zgadza, nie daje to żadnych przewag w stosunku do takiego wyboru, to jest jakby tylko i wyłącznie skin na rzecz, nie? Tak. Więc to jakby dodaję to jako sposób, bo myślę, że dla wielu osób, którym niekoniecznie się chce bawić w theory crafting, w matme i tak dalej, to jakby tym go-to sposobem na spełnianie jakiejś fantazji jest to, że zawsze możecie oczywiście wziąć matematykę z podręcznika, ale opisać to w jakiś inny sposób i to jest też... równie dobry sposób, nie? No tylko niestety mówię, jest moment, w którym gracz jednak chce swoje power fantasy i kiedy masz tego gościa, który wpada w grupę goblinów, już jesteś silniejszy i wiesz, że prawdopodobnie jednym ciosem zetniesz łeb goblinowi, to nie chcesz być tym typem, który w każdego goblina uderza dwoma brońmi, bo trochę nie o to chodzi, tylko chcesz być tym gościem, który jak burza każda ręka pracuje osobno, nie? Na tym polega te nierealistyczne, wiem, ale jednak power fantasy, które widzicie w filmach, kiedy ktoś robi wślizg i ścina dwóch gości po drodze, czy cokolwiek Legolas robił i innych rzeczy. Więc o tym mówię. No. Jest moment, w którym czasami warto się tym zastanowić i liczymy dlatego na to, kończąc ten długi temat, że jednak przynajmniej część z tych problemów edycji 5,5, tak zwanej przez na razie fandom, zostanie zaadresowanych i nie będą one wymagały tylko tego, żebyś nałożył skórkę, bardzo zmieniał homebrew czy coś takiego, tylko żeby Wizards of the Coast wziął pod uwagę, jedną z naszych najpopularniejszych postaci w historii całego D&D, jeśli nie najpopularniejszą, jest taki drow, który zapierdala z dwoma szablami. Fajnie byłoby, żeby ludzie mogli robić sobie postać, która spełnia te power fantasy, nie? I inne rzeczy z tym podobnych. No dobra, to na tym będziemy kończyć. Jak zwykle piszcie na dole, jeżeli macie jakieś przemyślenia co do naszego bełkotu, który dzisiaj siebie wywaliliśmy, to oczywiście możecie nam o tym napisać, natomiast jeżeli macie inne pytania, czy zarówno takie, na przykład sami graliście w piątą edycję i stwierdzaliście, fuck, to nie ma sensu, muszę to jakoś obejść, z tym systemem problem. Gram według książki, ale to mnie strasznie wkurwia, czy coś takiego. Zadawajcie pytania, może będziemy mogli to łatwo odpisać, a może zbierze się z tego rzeczy na odcinek, gdzie... polecimy, jak to można obejść, jak niektóre homebrew są stosowane, żeby to obejść i tak dalej. A może macie znacznie bardziej bazowe pytanie, jak na przykład jak przygotować się do kampanii, bo obaj jesteśmy w tym momencie w trakcie, jak uwzględnić postacie w niej, wszystko inne. Jak mówię, będą takie, na które może odpiszemy w komentarzach, a może będą takie, które uznamy. Okej, to jest całkiem fajny pomysł na cały odcinek, więc jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji. Mhm. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się. Hey.